Tegoroczny piąty festiwal polskiego folkloru w Wielkiej Brytanii odbył się w londyńskiej dzielnicy Croydon. Wystąpiło w nim ponad 300 tancerzy z całego kraju. Folklor ma ogromne znaczenie dla najmłodszego pokolenia Polaków urodzonych na obczyźnie. Często młodzież o polskim pochodzeniu w wyniku asymilacji ze środowiskiem lokalnym nie mówi po polsku, bądź jej polszczyzna jest mocno kaleka. Jednak większość dzięki przynależności do zespołów tanecznych zna krakowiaka czy poloneza. Członkostwo w grupie folklorystycznej jest bardzo popularne, czy wręcz modne. Nie bez wpływu na to zjawisko może mieć fakt, że polski folklor fascynuje Brytyjczyków i jest tu szczególnie dobrze odbierany przez publiczność. Dzięki spotkaniom na próbach zespołów, wątła nić łącząca najmłodsze pokolenie Polaków z ojczyzną nie zostaje jednak zerwana. Zaangażowanie w pracę zespołów to nie tylko rozrywka. To sposób na poznanie polskiej kultury, geografii, historii i na scalanie polonijnego środowiska, a także na bezpośrednie kontakty z Polską, którą członkowie zespołów odwiedzają na przykład przy okazji kursów choreograficznych. Tradycje polskiego folkloru przybyły do Wysp Brytyjskich wraz z polskim wojskiem i uciekinierami po II wojnie światowej. Obozy, w których Polacy zostali osiedleni, tętniły polską kulturą. Zakładano tam pierwsze grupy taneczne. Pierwszy festiwal folkloru polskiego odbył się w Leamington Spa 10 lat temu. W piątym festiwalu wzięło udział 13 zespołów, około 350 osób razem z kapelami. Festiwal, mnie się zdaje, wypadł dobrze. Młodzież jest na haju, jak się mówi tutaj. Są szalenie zadowoleni. Poznali nowe osoby. Mieliśmy nowy zespół aż z Edynburga. Festiwal jest bardzo ważną imprezą w życiu Polonii Wielkiej Brytanii. Młodzież przeżywa te festiwale i młodzież jest dumna z tego, że potrafi pokazać swoje korzenie i kulturę swoich rodziców i rodzicom, a specjalnie Anglikom. Folklor jest jedną z najważniejszych i najlepszych sposobów utrzymania naszej młodzieży, która już jest druga i trzecia generacja przy polskości. Wielu z nich w ogóle nie mówi po polsku, ale za to śpiewa po polsku i tańczy. Nawet ściągają do swoich zespołów Anglików. Dla wszystkich zespołów, które biorą udział i nawet tych, które nie biorą udział, ale przyjeżdżają na festiwal, żeby obejrzeć, jest to uwieńczeniem ich pracy wieloletniej. Zespół był założony
Między innymi przez Jana Cieplińskiego, słynnego baletmistrza, który przed wojną prowadził swój balet, wyjeżdżał za granicę do Nowego Jorku, pracował tak samo prowadząc balety w Budapeszcie, w Helsinkach, no i naturalnie w Warszawie. I dzięki temu, że powiedzmy myśmy mieli jego na samym początku, no to mieliśmy piękny repertuar, zwłaszcza góralski i huculski, bo Jan Ciepliński jeździł właśnie w te tereny, tam zbierał. I tak samo po prostu korzenie mieliśmy baletowe i prawda, ćwiczenia były baletowe i potem z baletu wychodził ten folklor. W Mazurach to mamy wyłącznie młodzież z polskiego pochodzenia, z tym, że zdarza się, że naturalnie coraz więcej, coraz częściej, że rodzice są, powiedzmy, że małżeństwo jest mieszane, że mamy może mamusię Angielkę czy tatusia, ale każdy musi mówić po polsku, dlatego że śpiewamy po polsku. To w końcu nawet ci, którzy słabo mówią, to się uczą. Bardzo dużo małżeństw wyszło z Mazurów, spotkali się powiedzmy w Mazurach, już chyba ponad 100. Sam spotkałem żonę w zespole i tak jak wielu innych, to teraz potem dzieci nasze tańczyły w zespole, no i niedługo ich dzieci będą tak samo tańczyły. Co do sukcesów, to byliśmy zaproszeni na prywatny pokaz dla księcia i księżniczki Walii, jak jeszcze żyła naturalnie księżniczka Diana. Potem byliśmy zaproszeni na kolację z nimi, tańczyliśmy z nimi, piękny wieczór spędziliśmy w pałacu Markiezy Salisbury. Tańczyliśmy tak samo dla królowej, zespół przedstawiony królowej. Cała Karolinka składa się z trzech grup. Mamy dwie dziecięce grupy i jedną grupę reprezentacyjną. Jak sobie z tym radzę? Jestem z zawodu nauczycielką, stąd też nie mam żadnych trudności, mam dużo doświadczenia. Karolinka to nie tylko taniec i śpiew, to w ogóle nauczenie dzieci polskości. Biorę udział już w zespole Karolinka od kiedy miałam 4 latka, bardzo długo tańczyłam. Czuję, że robię to z dwóch głównych powodów. Pierw, ponieważ jestem Polką i to jest piękny sposób, w którym można czuć się jako Polka, żeby polskość na co dzień mieć ze sobą. Po drugie, mam bardzo dużo koleżanek i kolegów w tym zespole i czuję się, jakbyśmy byli rodziną polską. Bardzo kocham tańczyć i śpiewać, a szczególnie w taki sposób, jak tutaj się odbywa. Kochaj, czekamy i na siebie tworzy. Muzyka, graj! Jestem w zespole 17 lat, tańczę w Młodym Lesie. I bardzo mi się podoba nasz zespół. My mamy dużo, jesteśmy zawsze weseli i zawsze mamy zabawy. Ja mam właśnie polskie koleżanki, angielskie koleżanki. Wszyscy Anglicy myślą, że to jest bardzo wspaniale, że ja dalej otrzymam te polskie tradycje. I oni się bardzo podoba. O, śmiało, Shasha, 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 shasha
Rodzice mi przekazali tą starą polską, naszą piękną kulturę i starej, przepraszam, urodzona jestem tutaj i mowa moja nie jest najlepsza. Staramy się podtrzymywać tą kulturę za granicą tutaj właśnie i cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj w Croydon między swoimi i podtrzymujemy tą kulturę naszą. I've been dancing in Żywiec for about 15 years. Tańczę w zespole Żywiec już od około 15 lat. Teraz jestem już szefową tej grupy. Zrobiłam kurs choreograficzny w Rzeszowie. Czuję, że podtrzymuję tradycję polskiego tańca tu w Anglii. Naprawdę mnie to cieszy. Mam nadzieję, że innych członków zespołu także. Jestem w zespole 5 lat. Zacząłem tańczyć, jak kierowniczka zespołu zadzwoniła do mojej baby. Nie byłem za bardzo zachęcony, ale przeszedłem na próbę i mi się bardzo podobało. Jako dziecko w latach 50. ja pamiętam po raz pierwszy raz zespół Mazowszy przyjechał do Londynu. I oczywiście, tak jak wszyscy Polacy w Anglii wtedy, wszyscy myśmy pojechali do Londynu na te Mazowsze. I ja do dzisiejszego dnia pamiętam te piękne kolory, tą piękną muzykę, to w ogóle to całość, te tańce, ten śpiew. I od tego właściwie od tego czasu to rozbudziło moje zainteresowanie polskim folklorem. Od wielu lat starałam się, żeby nasz komitet organizacyjny zorganizował festiwal w Londynie. Wreszcie pokazałam, że to jest możliwością i niestety wszystko na moje plecy spadło. Ale miałam wielką przyjemność, bo oprócz organizacyjnych spraw przez pierwszy rok, które raczej ja musiałam organizować, potem miałam całą grupę znajomych, przyjaciół, którzy pomagali mi. Nie wiemy, gdzie będzie następny festiwal, dlatego, bo założenie jest, że festiwal będzie jeździł po Wielkiej Brytanii. Musimy znaleźć teatr odpowiedni, specjalnie teatr, który ma zaplecze, który może wziąć 350 osób. Oczywiście finansowo musimy zacząć znowu szukać sponsorów. Mamy nadzieję, że będzie poza Londynem, gdzieś, jak mówią, w terenie. Thank you.